Panie trenerze, w poniedziałek Miedziowi rozpoczęli przygotowania do meczu z Lechem Poznań. I jak wygląda ten mikrocykl tygodniowy do spotkania z Lechem? Rozpoczęliśmy ten okres po kilku ubytkach zespołu. Jest to spowodowane kartką, kontuzją, wcześniej kontuzjami. Stąd też zmuszeni jesteśmy dokonać pewnych przesunięć w drużynie na pozycjach, a robimy to w czasie treningów, aby pojechać do Poznania już na tyle przygotowanym, żeby dyscyplina taktyczna była na dobrym poziomie. Czyli można powiedzieć, że największy nacisk to zajęcia taktyczne? Można tak powiedzieć, tym bardziej, że jakkolwiek inaczej to tłumaczyć, to zbliżamy się do grudnia. I widać, że zawodnicy mają z pewnością dość sezonu. A jakby dodać do tego jeszcze szczególnie wyniki ostatnich dwóch miesięcy, to z pewnością jest to jak gdyby zmęczenie psychofizyczne. Staramy się to na tyle utrzymywać i podnosić na przysłowiowym duchu, aby nie jechać do Poznania już z porażką w autobusie, aby powalczyć po dobry wynik. Panie trenerze, dziś mieliśmy okazję porozmawiać z Szymonem Pawłowskim. Przyznał, że przynajmniej on spodziewa się Zagłębia, które będzie ustawione defensywnie i swoich szans upatrywało w kontratakach. Dobrze strzela Pawłowski? Pawłowski niech się martwi w tej chwili, czy będzie grał. To co pamiętam ostatnio, on gra ogony w meczach. To nie zmienia mojej opinii sprzed lat, ciągle tej samej, to jest dobry piłkarz na polską ligę. Natomiast jeżeli ma na myśli poprzedni mecz Lecha, że w Krakowie osiągnął najwyższy wynik w rozgrywkach dla swojej drużyny, to uważam, że Krakowia nie była taka słaba, żeby przegrać aż 6-1, a z kolei Lech później, jak już się odkrywa Krakowia, zdobył bramki w bardzo, że tak powiem, lukratywnych warunkach dla napastników. Bardzo bym chciał, żebyśmy się długo trzymali w Lechu Poznań i również stwarzali sytuację. Ale z jednej strony widać, że Lech jest w tej chwili na fali, szczególnie po tym meczu. Poza mną 20 tysięcy to też jest jakiś atut dla nich. Wszyscy oczekują, że to będzie wielki mecz dla Lecha. Chciałbym, żeby to był mecz taki, w którym my coś zdobędziemy.